Witam wszystkich serdecznie. Wyszła nowa aktualizacja gry 1.0.17.01. Ja się tam nie wczytywałem, co tam jest dokładnie w tym patchu. Wiem, że tylko tyle, że miała się poprawić inteligencja ta gracz, znaczy gracze, inteligencja komputera w stosunku do tego, co było. No dobra, to zaczynamy, żeby nie ględzić niepotrzebnie. Zobaczymy, czy tu jakieś działo możemy wziąć. Jak słyszycie, są opady deszczu i słychać w tle burze, czyli warunki pogodowe także. No i zobaczymy, powinna się jeszcze poprawić jakość filmów. Bo nagrywam w nowej rozdzielczości. 1440p na 3440. Dobra, umocnimy tutaj najpierw się na jednym. Dobra. Jakieś tutaj podejście. No tak, ale działa nie możemy. Zajęli jeden sektor. I drugi, jak widzicie. No właśnie. Możemy go ostrzelać. To
sprawy się wyglądają. Aha. Wykosili nam. Po prostu widzę, że działa to w ten sposób, że dostają duże, lepsze posiłki na początku. Możemy jakiś pojazd? Możemy. Pytanie, czy jeszcze jeden? Bo musimy się wbić. Dobra, jeden pojazd mamy. Właśnie. Trzeba obrócić jednak pojazd, bo zobaczcie, że coś tutaj znowu podciągnęli. Dlaczego ci nie pobudowali? Kazałem im tutaj. Oni nie mogą, już może pobudowali. Dobra, jedziemy z tym koksem. Dobra. Dobrze, musimy ten środek odbić. Dobra, dotarł ten pojazd. Ustawmy go. O, proszę, koledzy tu się ładują. Dobra, ten się kotłuje. Tu jeszcze jedna suka jest. Aha, i ona jest
suki są rozwalone. Proszę, wybili nam tutaj. Aha. Dobra, czy możemy jeszcze jeden czołg? Nie możemy. A no i rozwalili nam tego, zobaczcie. Działo. Nic poważniejszego nie możemy wziąć. Czyli utrzymujemy. Dobra, spróbujemy tutaj podczołgać się. I rozpoznać ten teren. Tutaj go damy, bo tamto będzie za blisko. Dobrze. Muszę się tutaj zbierać. Bo oni trzymają dwa obszary, a my mamy tylko jeden. I to tak ledwo go trzymamy, jak widzicie. Rzucili zasłony dymne i próbują podchodzić. Jak widzicie, jesteśmy w mało ciekawej sytuacji. Jest 800 z hakiem.
tak, wrócimy do tego T-34-85. 7.6 niby to jest, a wygląda strasznie. Masywnie, że tak powiem. Dzisiaj w ogóle jest Wigilia. Ja wstałem bardzo rano. Dobra, rozpoznamy, zdążymy to się z tym uporać. Jak ten pojazd tutaj? Aha, został zniszczony. Spróbujemy tutaj to przejąć. Tak, właściwie w ostatniej chwili to przejmujemy, więc nie wiadomo, czy nam się uda. Ale nieco mnie tu zaskoczył przeciwnik. Powiem wam jednak, że te działka 20 mm robią tutaj niezłą robotę. Próbuję się tu umocnić. Nie wiem, jak tutaj bym moździerz wstawił, czy on się... Czy to zagłębienie terenu... Spróbuję po prostu. Pozwoli go skutecznie ukryć. Aha, mają kolejny pojazd. I to jest Isu. Dostaje boczny ogień, to go powinno, no i smaży się. Dobra, miło. Czyli powoli odzyskujemy kontrolę. Dobra, smarzy się.
Powiem tak. Dobra. To nie ty. Ty niech będziesz. Co oni tu jeszcze ściągają? Aha, tam szuka, stoi, widzę dalej. Tu, o. Dobra, czy my przejęliśmy ten obszar? Mamy go. Powoli zaczynamy odzyskiwać kontrolę, bo było już naprawdę gorąco. Dobrze by było, tylko że tu jest łyso. Szukam takiego przaczora, gdybym... Dobra, spróbujemy tutaj wsadzić gościa. To już by nam dawało niezły obraz. Czy tutaj tego chyba ubili? Nie wiem, gdzie ten gość jest, bo tu jednego przecież wysłałem. Aha, on się czołga dopiero tutaj jest. I to we dwóch. Dobra, pali się kolejny. Co z tym moździerzem? Dobra, trzymamy te dwa. Jeszcze jeden moździerz. Żebyśmy ich tu przykrywali ogniem cały czas. Przyda się tu amunicja. Aha. Powoli się wbijają i próbują nam przejąć ten obszar. Musimy po prostu im wybić te posiłki, które otrzymali odpowiednio wcześniej. Scheiße, verdammt! Jagd mich verdammt!
jest drugi moździerz. Próbowali tutaj się wpasować tankiem. No tak jak, aha, zobaczmy co się dzieje tutaj. No nie bije, aha, to jest pewno ten, o. Jednak jak widzicie, te ikony są przesunięte. Zaczynamy, jak widzicie, rozpoznawać tutaj ten teren i odpowiednio wcześniej ich niszczyć, nim mogą użyć własnych dział. Myślę, że trochę im tutaj już kuku zrobiliśmy. Kolejny pojazd musi tylko wjechać. Zaraz go tu się nim przy zaopiekujemy. Zobaczymy, czy no, już zaczynają walić do tego pojazdu. Tak, pojazdu już nie ma. Kolejny tank poszedł. Kopiemy ich. Teraz zobaczymy, jak oni tutaj wskakują, czy wskakują sami do tych okopów i zajmują takie pozycje jak potrzeba, czy tak jak to było wcześniej. Dobra, zobaczmy co to za pojazd tutaj. Nieładnie z ich strony z ISU przyjechał. No dobra. Aha. Czyli nadal nie potrafią zajmować pozycji. Trzeba wszystko ręcznie robić, jak widzicie. Ile my mamy tego? Dopiero tak się zrównujemy z nimi. Dobrze.
Kolejny gość nam tu wyjechał, ale też jest bokiem. Pod 7-5. Więc powinniśmy go tutaj... Gdzie on jechał? A, on już tutaj się wbił, zobaczcie. On dostaje cały czas ogień, więc ta załoga jest mało efektywna tam w nim. Tak, już go nie ma. A więc bynajmniej naprawili ten, jak ja mówię, błąd, bo jak wiecie, tak było, że na te pojazdy się okazywało, że Niemcy nie mają, nie mieli w ogóle skutecznych środków ich zwalczania. Dobra, tutaj gdzieś. No dobra. Mamy tygryska. I czekamy, że jak coś wyjedzie, jak tam nasze moździerze funkcjonują na razie. Dobra, przejmujemy inicjatywę, jak widzicie, od jakiegoś czasu. Nadgoniliśmy to, co straciliśmy na samym początku. Coś tu się obzuje, aha. Kolejny pojazd. I wygląda na to, że zasoby komputera się wyczerpały. Dobrze, weźmy sobie Koeniga, czyli królewskiego. Więc jak widzicie, wystarczy dobrze się rozstawić pojazdami, zająć dobre pozycje, zrobić dobry zwiad, czyli tych zwiadowców wysłać, zakazać im strzelać, a żeby obserwowały ich pole walki. Dobra, my tutaj do tych dwóch pojazdów musimy podesłać skrzyneczkę. No dobra. Jak widzicie, bitwa jest wygrana w tej chwili. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żebyśmy to przegrali bitwę. No chyba, żeby tu przyjechali czterej pancerni i pies, no to wtedy różnie by to się mogło wydarzyć. Dobra, niosę skrzynkę. Kombinujesz tę skrzynkę.
zabrali praktycznie wszystko z tej skrzynki. W tych skrzynkach się odradza to wszystko, tylko że dzieje się to bardzo powoli, jak widzicie. Pewno czekacie na prezenty jakieś, żeby wam Mikołaj przyniósł. No i tu chłopaki zrobili aktualizację, to też trzeba przyznać, jakiś jest tam jakaś forma prezentu, tak? Pojazdów nie możemy wziąć, już wykorzystaliśmy, jak widzicie, wszelkie zasoby. Czyli na maksa. Z mojej strony to dla was filmik. Jak powiedziałem, dzisiaj jest Wigilia. Więc ja dla was robię filmik i to jest mój prezent. No i to, że będzie w lepszej rozdziałce. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Sam jestem ciekaw, bo tam, wiecie, to jest tak, że ta jakość na YouTubie jest zawsze słabsza od tej. I zobaczcie, w monitorze, który zakupiłem, wywaliły się bad piksele, ale jest to monitor od Yamy i 30 dni mam na takie rzeczy, będę musiał reklamować. Widać tutaj właśnie taki, zobaczcie, taką nitkę, myślę, że ona na filmie będzie widoczna. Wywaliło się drugiego dnia, bynajmniej ja to zauważyłem drugiego dnia po zakupie. No i to jest koniec bitwy. Ja wszystkim dziękuję. Życzę szczęśliwych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia oraz dużo prezentów i szczęśliwego nowego roku. Siema!